zacząć właśnie takim wstępem, że stare i mądre przysłowie mówi, że sport to zdrowie. I jak wiemy, trudno się z tym stwierdzeniem nic nie zgodzić. Jest kuźnią charakteru, pomaga kształtować nasze cechy osobowości, pozytywne relacje z innymi, a także z rówieśnikami. Kształtuje też te cechy, które są bardzo ważne, szczególnie dla, słuchajcie, młodzieży, dla dzieci, ale też i dla dorosłych we współczesnym właśnie świecie. Mianowicie to jest takie cechy charakteru jak wytrzymałość, upór, wola walki i dążenie do celu. Bardzo ważne cechy. Szczególnie właśnie wśród ludzi młodych. Szanowni Państwo, mili goście, szanowni zawodnicy, szanowni trenerzy, szanowni rodzice, mistrzowie, wszyscy, którzy tutaj jesteśmy. Chcę powiedzieć, że razem z przewodniczącym Rady Miejskiej w Bobolicach, panem Franciszkiem Łowockim, którego serdecznie witam. A także z moim zastępcą, panią Moniką Gołucką. Pragnę was bardzo serdecznie, bardzo ciepło powitać na tym dzisiejszym spotkaniu. To spotkanie chcę, żeby ono było tak odebrane, słuchajcie, jako takie podsumowanie takich osiągnięć sportowych, tych najważniejszych osiągnięć sportowych naszej gminy. My mamy uchwałę Rady Miejskiej z 2011 roku, która mówi o zasadach wyróżniania, wynagradzania też osób, które uzyskują jakieś osiągnięcia sportowe. I to oczywiście nie są takie byle jak osiągnięcia sportowe, bo tutaj trzeba być mistrzami, medalistami określonego szczebla danych rozgrywek sportowych. I chcę powiedzieć, że wszyscy, jak tutaj są, to właśnie do tej grupy się zaliczają. Dlatego, szanowni Państwo, chcę powitać tutaj w sposób szczególny mistrza Europy w kickboxingu Filipa Chmera. Prezesa, trenerów i zawodników Szkoły Karate w Gipsu, Karate Pretorians. I mistrzynię Polski w tańcu i akrobatyce, a także międzynarodowo, także tytuł, osoby, która uzyskała międzynarodowy tytuł w kategorii dzieci do lat 6, Szkoły Tańca i Akrobatyki, to coś z Koszalinie. Ta najmniejsza jest, jeśli znowu tutaj zaprezentuję. Tak. Szanowni sportowcy, witam was bardzo serdecznie wszystkich na tym dzisiejszym spotkaniu. Sport jest istotnym elementem w życiu każdego nastolatka. Aktywność fizyczna kształtuje bowiem rozwój fizyczny, pomaga rozwijać zdolności przywódcze oraz empatię. Pozytywnym aspektem też aktywności fizycznej jest fakt, że młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że mają wpływ na swoje życie. To jest wszystko wymierne. Rozwija to ambicje nastolatka oraz jego kreatywność, dojrzałość i odpowiedzialność. Sport powiązać można również z umiejętnościami społecznymi. Warto więc kształtować pozytywne wzorce zachowań oraz osobowość nastolatka właśnie poprzez sport. I chcę tu podkreślić, oprócz oczywiście równej roli trenerów, bo to trzeba mieć osobę, która poprowadzi, podpowie i dba, kształtuje tutaj właściwe techniki i pomaga uzyskać osiągnięć, ale nie mniejszą rolę w tym wszystkim odgrywacie wy, szanowni państwo, rodzice, opiekunowie, wy rodzice. Bo ja wiem, ile to kosztuje was czasu, żeby swoją pociechę systematycznie gdzieś dowozić, poświęcać jej czas. To niejednokrotnie jest kilka godzin. To jest też tak jak w przypadku tej naszej najmłodszej mistrzyni, to jest prawie codzienny wyjazd do Koszalina. To wymaga od was czasu. To jest po pierwsze i za to bardzo wam dziękuję. No i też motywacji, bo ja też wiem, że wśród dzieci i młodzieży są takie chwile dzień zwątpienia, powiem wam. I czasami jest taki zawał, tak, wszystko idzie fajnie i nawet osiąga się sukcesy, ale potem są jakieś inne gdzieś sytuacje. A to lekcje w szkole, a to jakieś inne obowiązki i naszym dzieciakom się po prostu nie chce nieraz. Więc wasza tutaj rola, szanowni państwo, dziadkowie, rodzice, jest właśnie tutaj nieoceniona. I to, że te dzieci tutaj dzisiaj są, to jest przede wszystkim właśnie wasza zasługa, bo to od was się wszystko zaczęło. Więc wam bardzo dziękuję. Dziękujemy. Jak wygląda lista sportowców?
narodowej, więc uczestniczy szkoły karate w Lubicu, natomiast karate to dla uczestników szkoła pewności siebie, spokoju, opanowania, koncentracji oraz umiejętności dążenia do celu. Sztuki walki kształtują charakter młodego człowieka, uczą wygrywania, ale też i przegrywania, systematyczności i, co ważne, szacunku do drugiego człowieka. Ja zawsze z pokorą patrzę, jakby na tej macie oddajecie sobie, słuchajcie, szacunek. Niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, czy jestem zadowolony, czy nie, czy nawet wściekły czasami, to ten szacunek, ten ukłon się po prostu należy. Grupa Pretorians po raz kolejny odniosła ogromny sukces na arenie sportowej. W dniu 15 października tego roku odbyły się zawody Pucharu Polski w Lubicu karate parami w Kobylnicy. Uczestniczyło w nim 14 zawodników. Pozwólcie, że ja przeczytam, bo każdego chcę przeczytać, żeby się też pokazać. I bardzo proszę, żeby dzieciaki i młodzież po prostu stawała, będziemy widzieli, kto kim jest. Więc to są uczestniczy właśnie ci sportowcy z Pretorians. Więc to jest Hubert Dębko. I Franciszek Koruży. Taką racją, widzicie? Cieszymy się. Fajnie. Teraz Przemysław Broda. Wiktor Wyszyn. Mikołaj Dymek. Pięknie. Tak. Ale są, słuchajcie. Tak, super. To są małe te pieniądze. Antoni Odlikowski. Weronika Odlikowska. Filip Dudziński. Julia Pawłowska. Julia Oty. Dominik Niewiński, Wiktor Trąbowski, Amelia Dziemidok, Alan Buszkowski, Adam. I Dominik Niewiński. Chory jest. Szanowni Państwo, jakie to osiągnięcia tutaj nasi zawodnicy osiągnęli. Hubert Dębko zajął drugie miejsce Grand Prix oraz trzecie miejsce Sabon Kumite. Jak mi się język połamie, to nie wiem, co tam jest, nie wiem, co zrobimy. Potem Franciszek Koruży. Tutaj on zdobył 2 złote medale, bo zajął pierwsze miejsce Kenshitsu oraz pierwsze miejsce Sabon Kumite. Dobrze czytam? Tak. Prawda. Przemek Waronko zajął srebrny medal, zdobył drugie miejsce. Przemek Broda, tak. Drugie miejsce Kędzicu. Tak. Wiktor Wubień, złoto, czyli pierwsze miejsce Sabon Kumite oraz trzecie miejsce Sabon Kumite. Nie, trzecie miejsce, przepraszam, Kędzicu. Tak? Tak, jak przekręcam to, wiecie, o co chodzi. Mikołaj Dymek. Mikołaj jest tutaj. Słuchajcie, Mikołaj złoto tutaj uzyskał, więc pierwsze miejsce Grand Prix uzyskał oraz drugie miejsce Sabon Kumite. Teraz Antoni Orlikowski zajął pierwsze miejsce Kenjitsu, drugie miejsce Grand Prix i drugie miejsce karate oraz drugie miejsce Sabon Kumite. Zgadnął wszystko. Wszystko zgadnął, no właśnie widzę. Weronika Ownikowska zajęła trzecie miejsce Grand Prix oraz 2 pierwsze miejsca. To jest pierwsze miejsce Kędzicu oraz pierwsze miejsce Sabon Kumite. Filip Dudziński, 2 miejsca Sabon Kumite, oraz 2 trzecie miejsca też. To jest trzecie miejsce Grand Prix oraz trzecie miejsce Kędzicu. I Julia Pawłowska zajęła 4 miejsce Kumite. Brawo. Dużo tych medali w tej Kobylnicy było, że
Każda drużyna z tych taką jeszcze medali wyjechała. Po prostu my zabraliśmy wszystko. Tak. Dlatego, że jest wiekowe, było po prostu. Kategoria wiekowa. Szczególne dzieci różne, tak. Pięknie. I teraz kolejną dzisiejszą bohaterką jest Gabrysia Koźniak. Bo ja wam powiem tak, że Gabrysia ma 6 lat. No. Uczęszcza do zerówki w związku z tym. Akrobatykę już idzie od 4 roku życia w szkole tańca i akrobatyki, to kto jest w Koszalinie, pod okiem najlepszych trenerów Marcina i Anny Dubrownik. Zgadza się, Gabrysiu? Dobrze mówię, fajnie. Jest to jej pasja. I pomimo tak młodego wieku, Gabrysia ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia sportowe. I tak, w tym roku, 1 i 2 kwietnia w Zbrewie, zdobyła Mistrzostwo Polski w debiutach i Mistrzostwo Polski Fit Kids do lat 6 Federacji WBBF WFF. Warto dodać, że w zawodach uczestniczyło ponad 200 osób wtedy. Z całej Polski to były osoby. Dyscyplina ta jest połączeniem elementów siłowych, akrobatycznych oraz tańca. Niedawno też, bo 28 i 9 października w Skarszewach Gabrysia zdobyła mistrzostwo w Pucharze Polski Fit Kids i mistrzostwo świata Fit Kids do lat 6, również w Federacji WBBF WFF. Ponadto 13 listopada w Gorzowie Wielkopolskim odbyły się też Mistrzostwa Polski dla Dzieci Fitness, organizowane przez Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. W kategorii do lat 7 Gabrysi udało się wejść do finału i zająć 6 miejsce. Mistrzostwa te rozgrywane są w 3 rundach, a na scenie mamy niesamowity pokaz elementów siłowych i akrobatycznych. Pokaż się tymi oczkami, to masz ciemno. Jakieś piwne, czy zielone, czy żółte, czy niebieskie, gabrysie. Jak nie na scenie się zachowuje. No właśnie, słyszałam, że jesteś taka otwarta na scenie. No, wstępnie, pokaż się. Jeździ 3 razy w tygodniu. Dodatkowo dochodzą lekcje indywidualne. Czasami 5, a nawet 6 razy w tygodniu jest na zajęciach. Wymaga to ogromnej dyscypliny, pasji działania i samozaparcia. Więc serdecznie Ci też gratulujemy i Twoim też trenerom. I rodzicom. I rodzicom, tak. Tutaj jest wśród nas też pan Filip Chmera. Tak, którego nie trzeba przedstawiać, na krzesło nie musi wchodzić. No wejdź na krzesło. Tak. Też jeszcze. Wspaniały człowiek też naprawdę. Tutaj w tej chwili Soni będzie o reprezentancie Polski i klubów sportowych walki Bałtyk w Koszalinie. Filip Chmera zajął 1 miejsce podczas Mistrzostw Polski w kickboxingu, które odbyło się 26 i 29 maja. I był to już jego 6 tytuł mistrza Polski. To właśnie w swojej karierze sportowej. Na majowych zawodach stoczył 3 walki i wszystkie zakończyły się wygraną, która stworzyła możliwość reprezentowania naszego kraju właśnie na Mistrzostwach Europy, które odbyły się w Turcji. Potem były długie przygotowania, determinacja i ogromna pasja, by móc stanąć do walki i dumnie reprezentować nasz kraj jako reprezentant przecież Polski. Filip Chmera wywalczył w Turcji brązowy medal w Mistrzostwach Europy kickboxingu formuła Light Contact. Chciałam dodać, dlatego że pierwszy raz właśnie startował w kategorii mistrzów zawodników seniorów. Pierwszy raz wiekowy, w kategorii wiekowej. Aktualnie jest także mistrzem Europy juniorów kickboxingu King Life. Serdecznie też jeszcze raz gratulujemy i życzymy tutaj dalszych sukcesów. I chciałabym, żebyśmy za chwileczkę przeszli też do wręczenia nagród, ale jeszcze też zanim będziemy wręczać nagrody, to chcę Państwu powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, bo właśnie tutaj pan Krzysztof Orlikowski, no nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, że też uzyskał awans. Nie tak dawno, to było 4 grudnia w Warszawie na placu Piłsudskiego został
przyjęty w Rzeszę taki korpus oficerów Wojska Polskiego. I w tej chwili jest już podporucznikiem Wojska Polskiego, w związku z tym również nasz skóra cierpnie, także mamy wśród siebie. Bardzo. Chciałabym, słuchajcie, przejść teraz do wręczenia właśnie nagród i chciałabym tutaj poprosić pana Filipa Chmerę jako tą osobę, która tutaj ma największe osiągnięcia. Bardzo proszę, panie Filipie, proszę pana rządzącego, panią zaszczepcę. My tutaj taką wystawkę zrobiliśmy, tak, tutaj jest pan Filip, tutaj grupa Pretorians i tutaj, o właśnie, tutaj jaka odważna Gabrysia, proszę, na tej planszy. Tak, panie Filipie, to bardzo proszę, panie przewodniczący, tutaj jest taki zakres. Ja chciałabym przekazać panu taki bon pieniężny, on na pewno się panu przyda, bo wydatków w tej pana pasji, zresztą z takim osiągnięciami to jest bardzo wiele. W związku z tym,